W minionym tygodniu doszło do takiego zdarzenia na terenie naszego miasta, gdzie jak później się okazało, 36-letni mężczyzna dokonał kradzieży kilkunastu opakowań kawy, po czym nie płacąc za tą kawę chciał opuścić sklep. Na to zachowanie zareagowała kasjerka, która chciała powstrzymać mężczyznę. Mężczyzna, żeby zostać w posiadaniu skradzionej kawy, odepchnął kobietę, wcześniej ją uderzył. Na szczęście w tej interwencji pomogły postronne osoby, które zatrzymały mężczyznę do przyjazdu patrolu policji. Zebrany materiał w tej sprawie pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzuty, a z uwagi na fakt, że mężczyzna działał już w warunkach recydywy, czyli był już karany za podobne przestępstwa, sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a mieszkańcowi Szczecinka grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Nie tylko kradzieże są w sklepach, również piwnice bardzo często padają łupem złodziei. Rzeczywiście w minionym tygodniu dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku ustalili tożsamość, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku od 46 do 47 lat, którzy wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży z włamaniem do piwnic na terenie naszego miasta. Na chwilę obecną mężczyźni usłyszeli już 5 zarzutów zagrożonych karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności, a mężczyźni, ściągając drzwi z zawiasów albo pokonując zabezpieczenia, wchodzili do takich pomieszczeń, skąd dokonywali kradzieży tak naprawdę tego, co się tam znajdowało, więc w aktach sprawy pojawia się skradziony cukier, sprzęt wędkarski, a nawet imienne puchary należące do mieszkańca Szczecinka. Ja tylko przypomnę, że za kradzież z włamaniem grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. No i nie byłoby raportu, gdyby nie było mowy o nietrzeźwych kierujących. Rzeczywiście tutaj aktywność szczecineckich policjantów pokazuje na tym, że te kontrole są potrzebne, ale i też wzrasta świadomość lokalnej społeczności, która pilnuje się, żeby te plenerowe wydarzenia nie zawsze były zakrapiane alkoholem, zwłaszcza wtedy, kiedy planujemy jakąkolwiek podróż. Ale pojawiają się pasjonaci alkoholu, którzy poruszają się na jednośladach, czyli na rowerach, którzy uważają, że jest to mniejsze zagrożenie, dlatego decydują się właśnie na jazdę rowerem na tak zwanym podwójnym gazie. Co więcej, w minionym tygodniu zatrzymaliśmy dwóch nietrzeźwych kierujących rowerem. W tych przypadkach sprawa została skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie, natomiast wśród tych zatrzymanych był jeszcze 67-letni mężczyzna, który został zatrzymany do kontroli drogowej przez patrol policji, który w trakcie wykonywania czynności ujawnił, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości i w tym przypadku był to ponad promil alkoholu w organizmie. Teraz mężczyzna usłyszy zarzuty, grozi mu odpowiedzialność karna do 2 lat pozbawienia wolności, no i oczywiście ta dotkliwa utrata prawa jazdy. Pamiętajmy, że jest to bardzo często pierwszy taki krok do tej równi pochyłej, ponieważ później policjanci, wykonując czynności służbowe, kontrolując kierujących na drodze, ujawniają nieodpowiedzialnych kierujących, którzy pomimo aktywnego, orzeczonego przez sąd zakazu poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi, siadają w swoje pojazdy, łamiąc przepisy prawa, i później okazuje się, że ta odpowiedzialność karna jest wyższa, bo jest to zagrożone karą od 3 miesięcy, nawet do 5 lat pozbawienia wolności. I nie tylko alkohol jest brany, żeby się podniecić, polepszyć sobie byt. Niektórzy sięgają po mocniejsze rzeczy, po narkotyki. Rzeczywiście ciągle wśród osób legitymujących zatrzymujemy osoby, które zapominają o tym, że posiadanie jakiejkolwiek ilości substancji zabronionych przepisami ustawy jest zabronione i grozi za to odpowiedzialność karna. O surowych konsekwencjach takiego zachowania przekonał się 19-letni mieszkaniec Szczecinka, przy którym policjanci zabezpieczyli niewielkie ilości suszu roślinnego, który po przebadaniu w jednostce okazał się marihuaną, a mężczyźnie grozi teraz nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Tydzień jak zawsze w okresie wakacyjnym jest pracowity.
70 interwencji. Przy tych brakach kadrowych, które w tej chwili są, jednocześnie czasami brakuje 10 osób, 10 strażników do pracy. To jest dużo. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 17 zdarzeń. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili do nas 53 interwencje. W tym czasie strażnicy zastosowali blokady na koła 9 pojazdów, pomogli w uruchomieniu 3 samochodów. 8 zwierząt również zostało przekazanych do lekarzy weterynarii lub schroniska dla zwierząt. Natomiast z interwencji, które miały miejsce w tym czasie, o której chciałbym powiedzieć, pierwsza miała miejsce 27 czerwca, godzina 7 rano w strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Kopernika. Operator monitoringu wizyjnego zauważył młodego mężczyznę leżącego w jednej z wiat. Na miejscu patrol zastał go leżącego twarzą do ziemi. Po obudzeniu go okazało się, że jest upojony alkoholem. Podczas rozmowy zasypiał, mówił, że alkohol pił od popołudnia wcześniejszego dnia, a był to doskonale nam znany z wielu wcześniejszych interwencji 16-latek, który na co dzień przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, tym razem na przepustce do domu. Nieletni został przekazany matce. 28 czerwca, godzina 10, asysta dla pracowników ZGM przy wejściu do jednego z lokali. 29 czerwca, około godziny 10.50, interwencja z kaczką, która na Placu Wolności w jednym z klombów pomiędzy kwiatkami zrobiła sobie gniazdo. Złożyła tam jajka, które wysiadywała w związku z planowaną imprezą, która będzie się odbywała w piątek, świętem służby więziennej. Trzeba te klomby pozabierać stamtąd, w związku z czym no, również należało się zaopiekować kaczką. W porozumieniu z lekarzem weterynarii kaczka razem z jajkami została zabrana do lecznicy weterynaryjnej. 29 czerwca, godzina 13.10, patrol Straży Miejskiej, patrolując ulicę Lipową, zauważył kobietę siedzącą w trawie przy przejściu dla pieszych. Obok stali przechodnie, leżał rower. Okazało się, że kobieta przejeżdżała rowerem przez przejście dla pieszych, którym dopuszczany jest ruch rowerów. Pierwszy jadący kierowca samochodem zatrzymał się celem ustąpienia jej pierwszeństwa, natomiast drugi bezmyślnie tego wyminął. Następnie doprowadził do kolizji, uderzenia w tą kobietę. Na miejsce wezwano patrol policji, któremu przekazano interwencję. 29 czerwca około godziny 19.05 na ulicy Bartoszewskiego operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył dwóch młodych mężczyzn, którzy idąc pili piwa. Strażnicy zostali z jednego z nich na wysokości sklepu siedzącego na ławce i dalej spożywającego piwo. W tym czasie ze sklepu wyszedł drugi i od razu zaczął wulgarnymi słowami mówić, że musi kogoś pobić, że musi coś zniszczyć, delikatnie mówiąc. Podczas legitymowania stał się agresywny. Widać było, że oprócz alkoholu znajdowali się również pod wpływem środków odurzających. Krzyczeli do przechodniów, obaj stali się agresywni w stosunku do strażników, w związku z czym, że nie reagowali na jakiekolwiek wezwania. Należało użyć środku przymusu bezpośredniego celem ich obezwładnienia. Jeden zaczął symulować zasłabnięcie, w związku z czym na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Jednak ratownicy od razu na samym początku po przyjeździe stwierdzili, że mężczyzna ten znajduje się pod użyciem środków odurzających. Po uspokojeniu, w związku z czym, że my nie mamy możliwości zatrzymania ich gdziekolwiek, mogliśmy ich tylko i wyłącznie zwolnić do domu. Natomiast sprawa będzie miała oczywiście swój finał w sądzie. 2 lipca 12.50 na ulicy Lelewela zgłoszenie o młodym łabędziu z ramionami grzbietu. Strażnicy przewieźli tego łabędzia do lekarza weterynarii, gdzie po zaopatrzeniu ran mógł wrócić z powrotem do jeziora. Także to były takie interwencje, o których chciałbym Państwu przekazać, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. Dziękuję bardzo.